Jeśli nie chcesz utknąć u boku kogoś, kto jest toksyczny i fatalnie wpływa na twoje życie, obejrzyj ten film i nie ignoruj niewłaściwych zachowań. No bo będąc w związku, szczególnie na samym początku, gdy podlega się ograniczeniom w krytycznym myśleniu, no przez stan zakochania, wiele osób ignoruje czerwone flagi, jakie pojawiają się ze strony partnera. Niewłaściwe i wręcz patologiczne zachowania są ignorowane i tłumaczone na zupełnie czasem nielogiczne sposoby. Przy okazji też nie rób tych rzeczy, jeśli nie chcesz zostać posądzonym o zatruwanie życia innym. Oto 8 typów toksycznych facetów. Jeżeli nie chcesz odkładać istotnych decyzji o zmianach, na przykład o rozstaniu z toksycznym partnerem, sprawdź mój kurs i książkę Pożegnaj prokrastynację. Link do pakietów w czasowych, bardzo atrakcyjnych obniżkach znajduje się w opisie. Jedna tylko anotacja, zanim zacznę. Typologia ta może również występować w wersji żeńskiej. Jednak jak zaraz zobaczysz, najczęściej jednak mężczyźni będą prezentowali te toksyczne stereotypy. Pierwszy typ. Zazdrosny. Dla niektórych zazdrość to część związku i faktycznie, jeśli nie przechodzi w chorobliwą, ograniczającą podejrzliwość, może być nawet korzystna i podkręcać temperaturę w związku, jeśli motywuje do większego starania się o drugą połowę. Jednak pierwsza czerwona flaga powinna pojawić się w twojej głowie nie wtedy, gdy partner jest zazdrosny o ciebie, ale o twoje osiągnięcia i próbuje z tobą konkurować. Pamiętaj, że związek to nie zawody. Nie może być rywalizacją o to, kto jest lepszy, szybciej awansował, czy lepiej sobie radzi w życiu. Często jest to też konkurencja o to, kto jest lepszym partnerem i częściej robi kolacje, czy organizuje wyjazdy. Zdrowa relacja opiera się na pragnieniu, aby druga osoba odnosiła sukcesy we wszystkich dziedzinach życia i aby móc je wspólnie świętować. Partner, który nie radzi sobie emocjonalnie, gdy druga połowa spełnia się życiowo czy zawodowo, nie jest w stanie współtworzyć zdrowego związku. Często punktem zapalnym w związku są zarobki. Zdarza się pewna dysproporcja między pensją dwóch osób. W społeczeństwie natomiast wciąż krążą krzywdzące opinie, że to mężczyzna, jako żywiciel rodziny, powinien zarabiać więcej i móc samodzielnie wszystkich utrzymać. Stąd w momencie, w którym jego pensja okazuje się niższa od zarobków kobiety, zaczynają się problemy. Dojrzały emocjonalnie mężczyzna nie widzi w tym problemu, uznaje to za wspólny sukces. Natomiast toksyczny facet nie będzie w stanie tego przeboleć. Będzie podkopywał twoje plany i ambicje, może być bardzo o to zazdrosny i może sugerować nawet porzucenie pracy czy zrezygnowanie ze ścieżki kariery. Drugi typ. Typ bez winy. Zachowanie bardzo trudne do wyłapania. Wiele osób jest wysoce wyspecjalizowana w zarzucaniu winy na innych. Bywają prawdziwymi mistrzami. Często zaczynają ten proces już na samym początku podejmowania decyzji. Ustawiam wszystko tak, aby zawsze mieć w zanadrzu kozła ofiarnego, na którego można zrzucić winę za coś, co oni tak naprawdę powinni zrobić. Najczęściej też tłumaczy swoje zachowanie dotkliwymi wydarzeniami z przeszłości. Generalnie na każdą trudną sytuację ma jakieś alibi albo jakieś naprawdę logiczne wyjaśnienie. Napady złości, agresja, konfliktowy charakter absolutnie nie są od niego zależne. To wina mamy, złego wychowania, złego środowiska i tak dalej. Wszystkiemu winni są niekochający rodzice, czy geny, czy środowisko. Oczywiście, każdy może mieć złe doświadczenia z przeszłości, jednak zamiast się nimi tłumaczyć, powinniśmy nad nimi pracować. Okej, dobrze rozumiesz, byłeś wychowywany źle przez rodzica, ale trzeba zacząć nad tym pracować. Typ faceta, szukający ciągle kozła ofiarnego, wyraźnie nie radzi sobie nie tylko z przeszłością, ale przede wszystkim z teraźniejszością. Często związek taki staje się kolejnym powodem i sposobem na wytłumaczenie jego problemu. No bo robiłem tak, bo przecież byłem parę lat w związku z taką i taką straszną kobietą i teraz ciężko mi wyjść z tych nawyków. Tak może sobie to tłumaczyć. Może okazać się również, że twój toksyczny partner zacznie ciebie obwiniać za swoje niepowodzenia w którymś momencie, a to już będzie bardzo duży problem. Trzeci typ. Typ ze skrętem głowy. Kolejny toksyczny facet to gość z ciągle wykręcającą głową w stronę innych kobiet. Może się zdarzyć, że twój partner będzie flirtował na twoich oczach ze spotkanymi dziewczynami. Nie kryje się z tym, bo najczęściej nie widzi w tym problemu. Wychodząc na wspólne spotkania czy imprezy, śmiało zagaduje do nowo spotkanych dziewczyn, gdy jego partnerka stoi obok. I oczywiście nie byłoby w tym nic złego, gdyby partnerzy się na takie coś umówili, być może was to kręci. Ale w większości przypadków nikt się na nic nie umawiał. Początkowo jego zachowanie jest
tolerowane, jednak przy próbie zwrócenia uwagi stosuje metodę odwracania kota ogonem. Sugeruje braki zaufania ze strony partnerki. Jest to kolejne patologiczne zachowanie. Może mieć na celu wywołanie uczucia zazdrości, czy sugeruje ciągłe zdobywanie partnera. Nikt jednak nie będzie przez całe życie polował i uganiał się za toksycznym gościem. W pewnym etapie każdego związku liczymy na stabilizację, zaufanie, względny spokój. Jeżeli twój partner zachowuje się w ten sposób, odpuść sobie. To bardzo niezdrowe dla związku. Czwarty typ. Typ bumerang. Wciąż wiele kobiet ma w głowie obraz miłości jako burzliwej i pełnej emocji relacji. Chcą być jak bohaterki filmów czy czytanych romansów. Zdobywane. Tam każdy związek to pełna zwrotów, akcji, relacja. Tak musi być, aby trzymać widza czy czytelnika w napięciu. No i powiem krótko. Życie to nie film, ani nie romansidło. Kolejny typ toksycznego faceta próbuje utrzymać napięcie w związku na wzór mody na sukces. Na zmianę porzuca swoją partnerkę, aby po czasie namawiać ją na powrót. Jest dokładnie jak bumerang. Oddala się, aby na nowo powrócić. Co więcej, tego typu toksyczny gość używa rozstania jako karty przetargowej. Często zdarza się mu wypowiedzieć argument w stylu: zrób to i to, bo inaczej zrywam z tobą, zmień to i to w sobie, inaczej koniec. No i jeżeli faktycznie zerwie, najczęściej wraca po stosunkowo krótkim czasie i to nie raz. Z punktu widzenia psychologicznego może okazać się to dla niektórych bardzo satysfakcjonujące, gdy partner wraca po rozstaniu i znów się stara o drugą osobę. Związek otrzymuje nazwę wtedy skomplikowanego, ale bardzo satysfakcjonującego, bo pełnego emocji. Z tym typem faceta nie można się nudzić. Jednak nie da się z nim również zbudować trwałego związku, no bo ciągle coś będzie nie tak, bo ciągle będzie najpierw na fali, potem pod falą. Straszenie rozstaniem to nic innego jak kolejny sposób manipulacji, a być może ma więcej manipulacji schowanej za rękawem. Piąty typ. Typ pechowy. W wielu związkach temat byłych partnerów to absolutne tabu. Nic bardziej zgubnego. To, jak twój partner wyraża się o swoich byłych, pozwoli ci bardzo dużo o nim powiedzieć. Jeżeli wymienia same wady swoich byłych oraz zrzuca całą winę za rozstanie na byłą partnerkę, powinna zapalić się czerwona lampka. Często ten typ toksycznego faceta uważa swoje były za niezrównoważone psychicznie i opowiada o nich jako szaleńcach, nie zostawiając na nich suchej nitki. Słysząc takie opinie, należy się zastanowić, kto w tym przypadku jest niezrównoważony psychicznie. Często dla toksycznego faceta zupełnie inne zachowania są normalne, niż mogłyby się tak wydawać ze zdrowego rozsądku. Nie jest normalne też to, że wszystkie jego poprzednie partnerki były takie okropne. Wszystkie, naprawdę? Gość musiał być niesamowicie pechowy. Również sposób wypowiadania się o swoich byłych ma znaczenie. Osoby zrównoważone psychicznie wyrażą kulturalną opinię, utną temat, bez wchodzenia w obraźliwe szczegóły. Pomyśl, czy chciałbyś być kolejnym tematem jego opowieści. Jeżeli nie, pora szybko zakończyć ten związek, aby nie miał za dużo historii do mówienia swoim kolejnym partnerkom. Szósty typ. Typ inspektor. Kolejny typ toksycznego faceta to chorobliwy kontroler. Nie jest zdrowym zachowaniem próba bezwzględnego nadzorowania każdego ruchu drugiej osoby. Zdarza się, że facet chce monitorować każdy twój ruch. Wyznacza czas, jaki możesz spędzić z rodziną, czy mówi, gdzie masz się spotkać z koleżanką i tak dalej. Czym tłumaczy swoje zachowanie? Najczęściej twierdzi, że niesamowicie martwi się o ciebie. Nie chce cię stracić, boi się, stąd próba całodobowego schronienia cię przed złem całego świata. To zupełnie niezdrowe i prowadzi do bezwzględnej katastrofy. Często chwilowy brak odzewu o aktualnym miejscu przebywania rodzi podejrzenia zdrady, czy jest pretekstem po prostu do zwykłej awantury. Związek powinien opierać się na wzajemnym zaufaniu. Nie da się tego osiągnąć, zakładając śledzenie lokalizacji na telefonie twojej partnerki. No po prostu, typ kontroler to typ bardzo toksyczny i bardzo nie do życia. A siódmy? Siódmy to typ mizogin. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, po jakim czasie ujawnia się ten toksyczny typ. Prawdopodobnie dość szybko, ale wiele kobiet uważa, że niefortunne komentarze czy jakieś dowcipy, przecież ze stereotypów płci, dotyczą wszystkich innych kobiet, tylko nie ich. Mizoginistyczne komentarze często pojawiają się w żartach, więc są tym bardziej ignorowane. Toksyczny facet wyraża bardzo, bardzo nieprzychylne poglądy na temat kobiet. Oczywiście w żartach. I oczywiście te żarty do pewnego stopnia są zabawne. Zdarza się mu komentować wygląd, wagę, czy uogólniać negatywne cechy charakteru, czy po prostu mówić: baby takie są,
jak obecnie u wszystkich kobiet. Oprócz twojej partnerki oczywiście. No niestety do czasu. To są tylko dowcipy, ale rzeczy, które są zaszyte podskórnie, pewne przekonania, pewne dowcipy, one niosą, tak jak każda baśń, ziarenko prawdy, a u ukrytych mizoginów to nie jest tylko ziarenko, to po prostu ich przekonanie o tym, jak wygląda świat, tylko podane w sposób taki, który jest jeszcze akceptowalny w towarzystwie. No więc gdy okres tak zwanego miesiąca miodowego w związku się skończy, może okazać się, że twój partner ma równie negatywne zdanie na twój temat i temat twojej matki, i temat twojej babki, i tematy wszystkich kobiet dookoła. Dobrze jest to zauważyć, zanim na dobre zaangażujesz się w ten związek, bo będziesz cierpieć, bo mizogin nie odpuści i będzie gardził kobietami, nawet o tym nie wiedząc. No i ósmy typ. Typ ograniczający. Wielu toksycznych facetów lubi poczucie władzy w związku. Oni są podobni do tych kontrolerów, natomiast starają się oni uzależnić partnerkę na wiele sposobów od siebie. Najczęściej sprawiają, że staje się zależna materialnie. I jest to stosunkowo łatwe do przeoczenia, przecież to kolejny etap związku, gdy zaczynacie wspólnie mieszkać w jego mieszkaniu. Często on cię wszędzie podwozi, bo ty nie masz prawa jazdy i w sumie to nie potrzebujesz go robić, skoro masz takiego szofera. Otrzymujesz też drogie prezenty, na które nie mogłabyś sobie pozwolić. Nie wiedzieć, kiedy stajesz się zupełnie zależna finansowo i bytowo od swojego partnera. Opuszczenie go, nawet jeśli sytuacja zaczęła się nieciekawa, jest po prostu dla ciebie niemalże niemożliwe, bo nie stać cię na nic. Nie jesteś w stanie nic za bardzo zrobić. Nie wiedzieć, kiedy stajesz się zupełnie, naprawdę zupełnie zależna od swojego partnera, a on manipuluje tobą we wszystkich aspektach życia. Jest to ten kolejny typ, który ogranicza twój rozwój, aby jak najszybciej uzależnić cię i pozbawić samodzielności, żeby cię tylko przytrzymać. Liczy w ten sposób, że pomimo wszystko naprawdę zatrzyma cię przy sobie, ponieważ nie będziesz miała możliwości odejścia. Daj znać w komentarzu, jaki typ dodałbyś jako kolejny, czy dodałabyś. Pamiętaj o tych czerwonych flagach. Zauważaj je u swoich partnerów, ale także u siebie. A i także u ludzi, których znasz i zwracaj na to uwagę. Może uda się coś jeszcze zmienić, zanim wasz kolejny związek się po prostu rozpadnie. A ja dziękuję za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!